Dzień dobry Państwu. Zapraszam na lekcję plastyki online dla najmłodszych. Były już lekcje rysunku, była już historia sztuki. Dziś odcinek dla najmłodszych. W dzisiejszym odcinku wykonamy robota. Ja nazywam się Marcin Szymielewicz, operatorem jest pan Maciej Zajda. Przypomnę, że odcinki powstają z ramienia Brytyjskiego Domu Kultury. Zapraszam. Od czego zaczniemy? A przede wszystkim może powiedzmy, co będzie nam potrzebne. Tak, nożyk, cienkopis, drugi cienkopis, nożyczki większe, nożyczki mniejsze, interesujące narzędzie. To jest taki szpikulec do zaginania papieru, no oczywiście patyczek do kleju i linijka. Mamy jeszcze linijkę dłuższą, ale to zupełnie inny temat. I co będziemy robili? Będziemy robili robota, tak jak uprzedzałem. Tu już jest przygotowany moduł, plecak. Pewne wykrojniki już sobie też przygotowałem, żeby zaoszczędzić na czasie. Tak to wygląda. Zaraz będę opowiadał o poszczególnych częściach. Tak wygląda przygotowana plansza przed wycięciem. To jest plansza techniczna, będzie też nam potrzebna. Tu oczywiście powielone. A tu mamy te wzorniki oryginalne, które później zostały wypełnione. Zachęcam osobiście do przygotowania takich wzorników jakby samodzielnie. No ja akurat wykorzystałem swoje umiejętności pracy w programach graficznych, więc te wszystkie tekstury, które są tutaj umieszczone, więc sam je przygotowałem, było z tym trochę zabawy, ale myślę, że efekt będzie interesujący. Do takiego etapu zmierzamy, to jest robot na skalę naszych możliwości. Parafrazując pewien tekst z polskiego znanego filmu. No dobrze, i może zacznijmy. Pokażemy, może na wstępie, jak najlepiej wyciąć taki moduł, a później już zajmiemy się sklejaniem i składaniem. Przede wszystkim liniał i ostry nożyk. I żeby zaoszczędzić na czasie, wykonujemy ostre, proste cięcia. Proste takie powierzchnie to proponowałbym przycinać od razu nożykiem. Nie nożyczkami, tylko nożykiem. Zwłaszcza, że są te elementy dosyć duże, więc nie musimy, żeby to wszystko przyciąć nożyczkami. Tylko od razu. Nie musimy też przejmować się jakoś specjalnie dokładnością tego cięcia. To nie jest mały modelarz, ani nie wykonujemy jakiegoś skomplikowanego zadania. To jest taki nasz domowy robot. Później te niedokładności też pokażę, jak wyretuszować. Do tego jest niezbędny właśnie ten flamaster, który ma ten cienkopis. Jeśli coś nam się przytnie, to też nie ma zmartwienia. Pierwszy model, wiadomo, nie musi być idealny. Pierwsze koty za płoty. I teraz szybko tniemy następny odcinek. Mi trochę prościej mówić o tym, bo przez wiele lat jeszcze w podstawówce, bardzo dawno temu, ambitnie zajmowałem się modelarstwem kartonowym, więc jest mi o tyle prościej mówić. Jakieś niedocięcia możemy przyciąć nożykiem, proszę, albo nożyczkami. Ja mam tutaj takie malutkie nożyczki chirurgiczne, pozwalają na bardzo precyzyjne cięcie. No byłoby dobrze, gdyby nam się dłonie nie trzęsły, ale nie zawsze jest to wykonalne. Zwłaszcza jeśli człowiek bardzo się skupi, to wtedy przed kamerą jednak ten mięsień gdzieś tam zadrży. Pan operator w ciszy tutaj siedzi, tylko się uśmiecha dyskretnie. Polecam też pracę wspólną. No jeśli do pracy nad robotem zabierze się jakiś bardzo młody entuzjasta modelarstwa, to polecam pracę wspólną z rodzicami. To też jest bardzo interesujące doświadczenie. I teraz tak, mamy już tak przykładowo wycięty. Ja tutaj już mam też przygotowany na troszkę grubszym papierze. I teraz pokażę prosty sposób, jak łamać ten papier, żeby wszystko nam się dobrze złamało i żeby się dopasowało, no i jak najprościej łamać ten papier, dlatego jest potrzebny ten szpikulec, on jest zaostrzony i będziemy mocno przejeżdżali na po tych krawędziach łamania. To jest nasz tors naszego robota. O, tu możemy z tyłu sprawdzić, gdzie już zaginaliśmy. Jeszcze tu przejedziemy. O,
I tu z tyłu bardzo dobrze widać, gdzie to łamanie będzie przebiegało. I teraz według tego łamania papier nam się już składa idealnie. Małe niedopatrzenie. I proszę, mamy przygotowany tors naszego robota. Mamy zegary, wentylator, rury. No dobra, to jedziemy dalej. Tu już mam przygotowany moduł, jest to plecak, będzie tutaj plecak, każdy robot powinien mieć plecak, ale będziemy to składali. Dobra, a teraz szybko przejadę po prostu wszystkie połamie i będziemy już tam. Elementy podstawowe mamy już wycięte i połamane. Teraz przygotujemy sobie elementy techniczne. Mamy tu wydrukowane dwa takie prostokąty. Jeden prostokąt to będzie podstawka, a drugi prostokąt będzie nam potrzebny do zrobienia takich podkładek pod głowę i ręce naszego robota. Zaraz zademonstruję. I teraz od razu wykonamy podkładki techniczne. Proszę, to są nasze gotowe elementy i może teraz przystąpimy do sklejania. Przygotujemy sobie jeszcze podkładkę pod klej. Warto mieć przygotowaną też podkładkę. I żeby było nam prościej i stabilniej, teraz może już wsiądziemy. Klej. To klej polimerowy. Można kleić platenem. No, jest duże spektrum różnych klei dostępnych na rynku. Nawet wytrwali albo ludzie, którzy nie znoszą zapachu kleju, mogą skleić to taśmę lekkostronną. Większe elementy bez problemu, natomiast mniejsze to jednak trzeba się trochę naprodukować. I malujemy nasze te motylki, które są przygotowane. I pamiętajmy, żeby to było dobrze złamane, żeby nam się forma realnie. Dla osób cierpliwych, cenujących spokój, górę przykleimy, boki się skleją i lecimy dalej. No i proszę, to już tak schnie, złapało i mamy już tors przygotowany. Zwykłe pudełka. Ten już nawet też możemy z góry przesmarować, to nam ładnie wyschnie. No, poczekamy 5 minut, możemy w tym samym czasie parować następne. Mniejsze elementy, że jednak pomoc rodzica może być nie widziana. Element to jest akurat nasza noga. I od razu drugi skleimy. No i jeszcze dobniemy. Od razu przesmarujemy w górę. Zamykamy powierzchnię i znowu tak dociskamy. Dobrze, i mamy jeszcze do sklejenia tylko korpus i głowę. Dolejemy sobie trochę kleju. Chwilę poczekamy. W tym czasie może podkładkę dla robota i to nam się tutaj ładnie skleja, a my już tylko zrobimy te podkładki najprościej. Oczywiście naszego robota można też indywidualnie ulepszać, można robić jeszcze rurki jakieś, oprzyrządowanie cały osprzęt jakby z różnych elementów, które są dostępne w gospodarstwie domowym. Nie wiem, no na przykład można poprowadzić rurki wykonane ze słomek, tych przegubowych, tych łamanych. Można jakieś nakrętki, śrubki poprzyklejać. No różne elementy to
tylko wyobraźnia nasza może. Wszystko zależy od naszej wyobraźni, jak ten robot będzie wyglądał. I może właśnie tak, mamy tors. Tu są zegary, wentylator, czas przykleić nogi. A my w tym czasie też skleimy podkładki. Podkładki mamy. Odpadną nam nogi. Zdążą wyschnąć przez ten czas programu. I teraz nasze ręce. Możemy ustawić taki poziom. Z podkładki zdjęmy. Szybko zmierzamy końca. I teraz kleimy plecak, jeśli głowa będzie tu, to myślę, że plecak o, mógłby trochę wystawać. Trochę wstawał. Ładnie wiąże, a my w tym czasie przypniemy podstawkę. Karton obligatorski. Tutaj wykonaliśmy tę podstawkę, który przyklejony został wydruk albo czarny papier, albo inny papier kolorowy. No to wszystko zależy od naszej fantazji, jakie kolory ma mieć ten wzór. Tak jak już wspominałem, tekstury mogą być dowolnie wybrane w różnych kolorach, więc ten robot też będzie wyglądał indywidualnie, w zależności od tego, jak sobie go wyobraził. I teraz sklejamy, kończymy górne i już zmierzamy do końca. Można wykonać ręce na ruchomych stawach, zrobić dziurki, przeciągnąć wykałaczki, która na końcu będzie miała odrobinę bąbareczki w kleju. Więc to twarzowo pokazujemy uproszczoną wersję. I teraz odklejamy nogi, tak na świeżo, więc będę ostrożnie to robił. Tak to wygląda po sklejeniu elementów. Proszę. I tak jak wspominałem już poprzednio, te wszystkie takie miejsca, które są niedoklejone albo miejsca widocznych łamań, po wyschnięciu można idealnie zretuszować cienkopisem albo flamastrem i wtedy nie będziemy mieli tych białych miejsc łamań papieru. Możemy także postarzyć tego robota flamastrami, możemy porobić jeszcze jakieś nity, śrubki, przewody, możemy podoklejać jeszcze rurki. Z nitki możemy porobić jeszcze, nie wiem, różne elementy tutaj struktury przebiegających kabli, całego okablowania tego naszego robota. To, co tutaj pokazałem, jest tylko bazą wyjściową do dalszego poszukiwania w tym naszym modelu. Ja osobiście chciałem Państwu podziękować za uwagę, życzyć miłej zabawy podczas składania. Dziękuję Państwu za uwagę. To była przykładowa lekcja modelarstwa dla najmłodszych. Zapraszam serdecznie na następny odcinek. Chciałem podziękować Panu Maciejowi Zajdzie, operatorowi oraz montażyście dzisiejszego odcinka. Pozdrawiam i zapraszam serdecznie.